XIX wieku. Składam, szczerze powiem, że chciałbym złożyć szczerze wyrazy podziękowania do kierownictwa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i osobiście do pana dyrektora Pawła Jakanisa. Szanowny panie dyrektorze, dziękuję bardzo za możliwe zorganizowanie dzisiejszego wydarzenia. W poszczególnych okresach czasowych terytoria naszych współczesnych krajów była zarówno częściami różnych państw, jak i jednego. Bardzo często okazywały się mimo własnej woli w epicentrach wielkich konfliktów europejskich, lecz nie historycznych burzów, jak i takich. Dziś mowa. Mowa o tym, że wbrew tym burzom ludzi, którzy tam mieszkali, tworzyli i utrzymywali własną narodową, historyczną kulturę i dziedzictwo. Wywołuje dumę i uznanie, że mimo wszystko dziedzictwo kulturowe przetrwało. Na wspólnych stronach naszej historii znajdziemy wielu wybitnych postaci. Ciężko określić czasem, do którego narodu oni przynależą w większym stopniu. Ale czy trzeba? Na pewno możemy być dumni z ich talentów, a na tej podstawie rozwijać kulturę nowoczesności. Dziś za sprawą jednego z potomków Jedymira Rudykiewicza, pana Witolda Iwanczewskiego, jak również przy pomocy wybitnego białoruskiego muzyka, członka Białoruskiego Klubu w Warszawie Władimirza Lebeckiego, przedstawimy państwu kolejny projekt. Ma on na celu otworzenie nowej strony historycznego i kulturowego dziedzictwa naszych przodków. Opowiedzenie o wybitnej osobowości naszego rodaka Jedymina Rutkiewicza. A ogólnie rzecz biorąc o tym, co nas łączy. I z tego możemy być razem dumni.